namysłu. Ja wiem, że to jest bardzo mało, a dla twórców to w ogóle minuta to jest po prostu nic. Przywołali sobie ten obraz i pomyśleli sobie, czym ten pomnik mógłby być. Niekoniecznie wy musielibyście być autorem, autorką tego pomnika, ale czym on mógłby być? Taka zabawa. Chciałabym, żebyście zrobili taką rundkę. Klasyczna taka sytuacja animacyjno-warsztatowa. Operujemy rundką, gdzie każdy ma szansę wypowiedzieć. Od której strony zaczynamy? Może Marian? Jakie masz hasło? A, i jeszcze może to będzie też taki pretekst do tego, żeby opowiedzieć swoją perspektywę przyjazdu. Dlaczego tu jesteś? Pomnik obywatel. Ewentualnie obywatel. No ja mam szybkie skojarzenie z rzeczą, którą zaprezentuję jutro. Mianowicie pokażę wam pomnik dla przechodnia, który był moim dyplomem z roku 99. I poproszę też was o krótką interakcję. Mam nadzieję, że to wypali. Ten pomnik już mieliście okazję zobaczyć na zewnątrz. Myślę, że jest dosyć kontrowersyjny, jak na pomnik, bo nie za bardzo przypomina. Ale przecież nie musi być taki oczywisty. Nie wiem, jaki byłby pomnik obywatelki, to trochę za szybko, czy obywatela. Być może pierwsze skojarzenie, jeśli je mamy, to mówimy, jeśli nie, to możemy w ogóle powiedzieć coś, co nam się kojarzy. Kojarzy mi się kapcie. Super. Ja mam pomnik rolnika rolniczy. Niestety mi się to skojarzyło z obrazem od razu pierwsze, to oracza, prawda? Ale jeżeli mówimy o tym, jak tutaj jestem, to nie jestem właśnie na wsi, gdzie się uważam, że tak, że się ogródę. Pomnik muzyki Chopina. Pierwsze co przychodzi do głowy to fortepian, ale jest to bardzo gorko wklepane, jeśli można tak powiedzieć. Może z tą muzyką można by stworzyć coś abstrakcyjnego, co nie będzie rzeźbą. Jakiś inny wymiar zmysłowy wejść. Ja mam pomnik czystego powietrza. Myśląc o powietrzu, bardzo ulotnym, niematerialnym. Myślę, że chciałabym się zmierzyć z tematem w sposób materialny jednak. To mogłoby być... No, nie wykluczam oczywiście, że nic by z tego nie było, więc... Zanim pani dała zadanie, dostałam kartkę. Pomnik odpoczynku. Mogę powiedzieć, co zobaczyłam najpierw? Najpierw zobaczyłam łyczaki. Sofę, na sobie młodą panią w pięknej sukni. A dopiero potem pani powiedziała, że ma być to projekt. Więc mi się od razu to kojarzy, pani też tak troszkę zaczęła, jak ja. Park, który jednocześnie ma funkcję parku, rozrywki, ale jest też rzeźbą. Jako całość. Nie tylko, że stoją połtykane rzeźby, tylko on całość jest piękną kompozycją, gdzie jak wchodzimy, to czujemy tą sztukę całością, nie tylko takimi pojedynczymi fragmentami. Jakie hasło miała pani? Miał, czyli pomnik kota. Jest kilka takich pomników. Tak, ale ja raczej miałam skojarzenie na
natury ogólnej. Pomnik kota jako symbol istot nieludzkich, które są z nami, z ludźmi, które nam pomagają, które nam towarzyszą zarówno w takim codziennym bytowaniu, jak i zwierząt, które stają w naszej obronie. Koty to są przecież też zwierzęta, które chorują na szkodniki, prawda? Na różne szczury, leże, które nam się przeszkadzają. Więc zwierzęta są szalenie ważne i mam w tej chwili taką opcję patrzenia na. Może to jest już wyświetlane, ale rzeczywiście takich współbrać w pełni tego słowa znaczenia. Nie, to może pani najpierw. Tak, proszę. Pracy. No i nie ukrywam, że pierwsze skojarzenie było dzieciństwa. Socrealizm i w ogóle człowiek z marmuru, tego typu ludzi. Natomiast myśląc bardziej konceptualnie, no to bardziej uważając, że praca jest to proces bycia konsekwentnym, myślałabym o czymś, co byłoby niematerialne, a byłoby dźwiękiem takim po prostu rytmicznym, słyszalnym na przestrzeni. Tak mi się to kojarzy. Ja dostałam karteczkę niestety i to jest pomnik pieniądza. No i widzę taką wielką świnkę skarbonkę, taką trochę może w stylu Kunsta, bardzo jaskrawo pomalowaną. Polerowaną, w której każdy podchodząc się odwije i przejrzy. Ja mam pomnik szkolnictwa. Szkoła tysiąclecia. Ale właśnie chciałam powiedzieć, że pierwsze moje skojarzenie jest bardzo pozytywne. Nie to dlatego, że jestem znaką szkoły i byłam pierwą uczennicą, ale dlatego, że właśnie skojarzyło mi się z tą ideą szkół tysiąclatek, którą uważałam, że jest ideą fantastycznego pomnika, tak? Żeby postawić szkoły, nie pomniki. I tak mi się też wydaje, że na przykład Fundacja Jana Pawła to jest coś, co jest ideą trafioną, a niekoniecznie musimy wszędzie stawiać figury. Ja na Pawła, że pomnik szkolnictwa jako szkoła tysiąclatka, a jego poszła dalej, potem przypomniała sobie wszystkie pomniki poświęcone Januszowi Korczakowi. Kolejny taki pomnik budynkiem to w Warszawie jest na przykład Centrum Zdrowia Dziecka, to też jest pomnik. Głosowałem pomnik twórczości i przewrotnie, z czym się skojarzyło. Z symbolem destrukcji czołgi jest pomalowany na różowo, z wypracowanym leżennego oczywiście, jako pomnik twórczości. Ja dostałem pomnik praw obywatelskich. I nie wiem, kojarzy mi się z pustką i pewnie, więc nie wiem, z kim dalej mogę pociągnąć. To jest bardzo ładne, z kapelą, nie? Prawa obywatelskie w Polsce. Nic więcej nie mogę. Ja mam pomnik matki i tak pomyślałam o takiej matce, która nas wszystkich gdzieś tam łączy. Ale też tą sferę bioróżnorodności i mam tu na myśli Matkę Ziemię. I tak myślałam, że w obliczu zagrożeń, zmian klimatycznych, to raczej takie skojarzenia były dla mnie pierwszorzędne. No i to, że matka się ma jedną, więc na pewno to by trzeba było skreślić. Ja mam pomnik psa i też podwójne skojarzenie, bo pierwsze ta pierwsza myśl, obraz, widok, wypolerowana dziecięcymi rękami figura psa gdzieś tam w parku, burzczącym nosem, uchem, pogonkiem. A jeśli już mówię o jakimś procesie twórczym, to
to myślałabym o miękkości, ciepłym oddechu i wilgotnym nosie. Czy też sensualne to zdanie? Ja wyrosłam po linii sprawiedliwości. No i moje pierwsze skojarzenie jest bardzo banalne, to jest oczywiście waga. Jakoś sobie zadałam pytanie, czy a propos dziś naszego tematu, czy taki pomnik post factum jest w stanie chociaż trochę oddać sprawiedliwość, bo czy powiem, wcześniej wykluczony, czy eksploatowany i tak dalej, i tak dalej. A konceptualnie, no to nie wiem, to skojarzyło mi się też dźwiękowo, to już się powtarzało, jakby takie dyskursy, które się nabrzmiewają i trochę się gdzieś w pewnym miejscu łączą, próbują tą sprawiedliwość sobie albo wywalczyć, ale też czy ona jest obiektywna, tak, i który głos będzie bardziej, nie wiem, słyszalny, czy donośny, czy kto będzie decydował o tym, czy to jest sprawiedliwe, więc pewnie jakieś takie dźwięki, które są w jakiejś jednej przestrzeni i jakby na jakiś sposób działają ze sobą i próbują albo pierwszeństwa zdobyć, albo słyszalność. Ja mam pomnik Grzybowy Rady. Bardzo mi się to podoba i mam mnóstwo różnych skojarzeń. Chyba mógłbym tak długo. Może zacznę od pierwszego, bo najprostsze. To, nie wiem, taki wielki kosz wiklinowy położony, chroniłby, nie wiem, mógłby dać cień, w środku mogłoby być nęk. Dźwiękowe też mam, bo grzyby rosną w lesie, więc dźwiękowo absolutnie dałoby się zrobić. Jeszcze mam kilka takich skojarzeń bardzo osobistych. Na przykład w pracowni wyhodowaliśmy pięknego grzyba, który robił wrażenie nie tylko na nas, ale też na studentach. Grzyb mural, dokładnie. Dla miłośników murali dni to był mural. I przyszedł pan, powiedział, że on to zaraz załatwi. Przyszedł z kupłem farby, zamalował cały pomnik, cały mural. To chyba tak z muralami jest. Jeszcze jest jedno skojarzenie, które mi się bardzo podoba, bo dotyczy jakiejś takiej pracy, którą niedawno mieliśmy, która dotyczyła komunikacji wizualnej, więc taki woreczek z przedszkola z grzybkiem. Takie proste oznaczenie. Dziękuję. Ja wyrosowałem naukowca, naukowczyni, która od razu chciałem zbuntować, bo uważam, że na przykład, że dostanie pomnik szkolnictwa, nie nauczyciela, a ja dlaczego to mam być naukowiec albo naukowczyni? Jeśli to by mieli być takie typowe naukowcy, to taka trochę frustrująca musiała być na pomnika. Uważam, że to jest tak samo jak nauczyciela, taka frustrująca taka praca. Ja bym namawiał na zmianę pomnika na pomnik nauki, a nie naukowca. No i to wtedy to jest właśnie rodzaj drogi, gdzie cel jest nigdy nie widać ten cel, można go wymarzyć, a nigdy się do niego nie dojdzie. Jeszcze dwa. Ja otrzymałam pomnik. No ale pytanie jest, jakiego pomnika, bo to robię różnicę. Dlatego takie pierwsze skojarzenie, żeby ten pomnik całkowicie wyeliminować, zostawić po co właściwie te wszystkie pomniki ze sobą w takim potocznym rozumieniu łączy, czyli postument, ten cokół, wzniesiona jest rzeźba, nie wiem, multiplikacja powiedzmy takiego cokół, pomnik. Ja mam skojarzenie bardzo monumentalne, bo mam pomnik lekarza. Lekarza lekarki. Ja proponowałbym, żeby zbudować wielką, kolosalną piramidę z tych respiratorów nieudanych i zrobić taki wielki przekręt do samego nieba. Super, brawo. Pomysł się śmiał. Dźwiękowo się dało. Dźwiękowo, wszystko. Wszystkie zmysły spodziewało. Brawa dla Was, super. Dzięki wielkie za to ćwiczenie. Ćwiczenie, które miało dla nas takiego właśnie myślenia trochę o pomniku, jak
znana, może tak się zabawmy też trochę jak oczywiście, że znana. Tam Jerzy Rudwiński jako krytyk i teoretyk sztuki w latach 70. określił raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, chyba siedem. Siedem albo sześć etapów ewolucji sztuki. One niezwykle działają na moją wyobraźnię i do tej pory sięgam do tego tekstu krytycznego i przywołuję sobie poszczególne etapy ewolucji sztuki i odnajduję tą prawdę w tych rzeczach, którymi się zajmuję albo które mi towarzyszą. Chciałabym, żebyśmy przez te etapy sztuki przeszli po to, żeby sobie uporządkować taką właśnie wiedzę na temat wiedzy, czy nasze wyobrażenie na temat sztuki i na temat tego, w jaki sposób ona na przestrzeni wieków wychodziła od fazy przedmiotu, od fazy obiektu. Jerzy Rudwiński zaczął od fazy obiektu, która następowała po takim jednym wyjątkowym etapie w historii sztuki. Ten etap w historii sztuki postarałam się tutaj dla Państwa przywołać poprzez tę aranżację. Umówmy się, że to akwarium, które dzisiaj ze sobą przywiozłam, to jest przestrzeń ekspozycyjna, tak zwana galeria, przestrzeń ekspozycyjna. Te karteczki to są obrazy. Jaki moment w historii sztuki, z czym w historii sztuki kojarzy Wam się teraz ten przedmiot, ten obiekt, gdzie akwarium to jest przestrzeń ekspozycyjna, a żółte karteczki to obrazy. Który to moment w historii sztuki? Akademizm. A takie miejsce to po prostu salon. Salon, do którego wchodzi tylko i wyłącznie znawca. To mamy znawcę. Czyli osoba, która była w jakiś sposób predestynowana do tego, żeby odbierać sztukę. Artysta gdzieś znajdował się zupełnie poza tym obiegiem. W przestrzeni swojej pracowni tworzył te dzieła i te dzieła w zasadzie funkcjonowały w formie takich obrazów z bardzo wyraźnie określonym końcem, określoną ramą, funkcjonowały po prostu w formie obrazu najczęściej przedstawiającego. Tylko to było przed tymi etapami ewolucji w sztuce, o których pisał Jerzy Rudwiński. Bo pierwszym etapem ewolucji w sztuce był etap przedmiotu. To był ten etap, który doskonale kojarzymy z historii. To może być rzeźba, to może być obraz. To jest ten etap, w którym artysta maluje, tworzy obiekt, ale także używa materiałów typu ready-made i funkcjonuje po prostu ten etap w historii sztuki jako etap, w którym my patrzymy na obiekt, na przedmiot. W taki sposób Jerzy Rudwiński o tej fazie przedmiotu pisał. Tworzą ją zjawiska z pogranicza malarstwa i rzeźby, a także dokonana przez artystów aneksja przedmiotów gotowych i tworów natury wmontowanych swobodnie do obrazu przedmiotów. To są wszystkie ruchy neodata, doskonale je Państwo kojarzycie, to jest ten etap. My to sobie zapiszemy na naszej osi czasu, bo tutaj stworzyłam na potrzeby naszego dzisiejszego spotkania taką oś czasu, jako pierwszy etap, który jest obiekt. Co następuje po etapie, jakim jest obiekt? Kto z Państwa może się domyśla, albo pamięta? Jak myślicie? Co po obiekcie może nastąpić? Jaka kolejna faza ewolucji? Wychodzimy z obiektu, wychodzimy z takiego myślenia obrazem, wychodzimy z takiego myślenia przedmiotem. Wychodzimy w przestrzeń. Przestrzeń, bardzo dobrze, doskonale. Drugim etapem jest etap przestrzeni, gdzie mamy do czynienia z takim specyficzną przestrzenią wystawienniczą, zwaną white cube'em, gdzie aranżujemy całą przestrzeń wystawienniczą, gdzie ramą dla tego obrazu nie jest konkretna rama jakiegoś obrazu, nie jest konkretna ściana, która też może być ramą obrazu, ale ramą jest cała przestrzeń wystawiennicza, to jest etap przestrzeni, w którym również jest znawca sztuki zaproszony do odbioru tego dzieła, jak także odbiorca, czyli zwykły po prostu człowiek zainteresowany sztuką.
środki. Tak, to chyba jest ten moment, kiedy ten artysta jest zaproszony, bo bardzo często na tym etapie też, chociaż nie. To chyba jest ten moment, kiedy on jeszcze aranżuje coś i zaprasza odbiorcę do swojej zaaranżowanej przestrzeni. To jest etap przestrzeni. No to pytanie, co jest trzecim etapem na tej ewolucji sztuki, na tej osi, jak myślicie? Jaki kolejny wektor? Materia, przestrzeń, kolejny?
pamiętacie te teksty? To jest faza totalna i faza zero. To są zupełnie enigmatyczne dla mnie opisy, których sens odczytuję w zasadzie dopiero teraz, w momencie, kiedy właśnie tak na trwałe wyszłam z takiej roli artystki, gdzie rzeczywiście ten eskapizm miał miejsce w moim życiu, gdzie przestałam się nią nazywać, a zaczęłam po prostu działać w przestrzeni społecznej. Przed ostatnią i ostatnią fazę nazwał Jerzy Dwiński fazą totalną i fazą zerową. Faza totalna jest zupełnie dla mnie niesamowita. Jak dla mnie znika po prostu trochę wszystko. Ja pozwolę sobie całą ten opis, to jest jeden akapit, przeczytać i poddać to pod dyskusję. Bo ona rzeczywiście jest, jak dla mnie opisuje, czasy, w których my obecnie jesteśmy. Wszystkie dotychczasowe pojęcia związane ze sztuką zostają przekreślone. Nawet moment autorstwa. Ważne są napięcia tworzone przez zbiorowy wysiłek wielu ludzi, składające się w sumie na układ pulsujący własnym życiem. Jak gigantyczny twór. Sztuka równa się rzeczywistość. Z czym Państwu kojarzy się ten opis? Który to jest moment dla sztuki? Wszystkie dotychczasowe pojęcia związane ze sztuką zostają przekreślone, nawet moment autorstwa. Ale to jest przedostatni etap, ale ostatni etap jest zupełnie, jak dla mnie, w opisie niesamowity. Istnieją procesy rozgrywające się w świadomości wielu ludzi, które nie są ujawniane przy pomocy żadnych znanych nam środków przekazu. To jest tekst pisany w latach 70. Być może, że nowa cywilizacja będzie mogła ją odbierać drogą zbliżoną do telepatii. Byłby to rodzaj sztuki idealnie powszechnej, a równocześnie idealnie neutralnej. Czym jest telepatia, o której pisał Jerzy Dwiński? Macie pomysł? Ja chciałbym coś powiedzieć. Ja przyjaźniłem się z Jurgiem Dwińskim. Był moim drugim przyjacielem. Współpracowaliśmy wiele lat na uczelni i nigdy nie był dla mnie tak hermetyczny jak 10 lat. Co? A dużo przegadaliśmy. No proszę mi pomóc. Nawet muszę się pochwalić, że ostatni rozdział w tej książce jest poświęcony mnie. I on tam w tym rozdziale zabrał wszystko to, co się mieści na trzygości tego sztuki. To bardzo nieskromne, co powiedziała, ale tak jest. Jestem zadowolony. Ja też. Ja bardzo często nad tym piątą i szóstą fazą opisaną przez Jerzego Ludwińskiego bardzo często ją sobie czytam i często się nad nią zastanawiam. Bo tutaj jest mowa właśnie o znikaniu twórcy, mowa jest o pewnym powszechnym zjawisku, jaką jest sztuka i mowa jest o czymś, czego jeszcze wtedy Jerzy Ludwiński nie mógł nazwać, a coś, co mi osobiście kojarzy się po prostu z internetem, z mediami społecznościowymi. To taka jest moja refleksja, nie wiem, czy ona jest jakaś taka bliska Państwu. Ale to może być powszechna twórczość, niekoniecznie powszechna sztuka. Tak. Bo właśnie mamy takie czasy, kiedy... Powszechnej twórczości. Powszechnej i schodzącej do jakby potrzeby dzielenia się każdym aspektem życia, traktowanym jako właśnie twórczość i zamykanie czegoś w formę.
szczerym twórcą. Dokładnie. To jest jakiś taki, tak przez ten proces chciałam przejść z wami, po to, żeby sobie naznaczyć ten moment, w którym jesteśmy obecnie. Moment takiej powszechnej twórczości. Moment trochę deskilizacji twórcy, czyli twórcą może być każdy. Takim największym uproszczeniem oczywiście, nie chciałabym tutaj aż takich uproszczeń używać, ale to jest ten moment, w którym jesteśmy obecni. I teraz chciałabym, żebyśmy... Ale to proszę w sumie niech pan tak? Przy mikrofonie tak jeszcze. No ja chciałam powiedzieć właściwie, że jesteśmy teraz obecnie, jak Marcel Duchamp wziął pisuar i powiedział, że to dzieło sztuki, to minęło już 100 lat. Trochę tak. I tak na dobrą sprawę, my możemy trochę tą osią zatoczyć koło. Ja też pamiętam takie zdanie, które było wypowiedziane przez Marcela Duchampa. Dziełem sztuki jest to, co artysta nazwie dziełem sztuki. Teraz chciałabym Państwa zaprosić do takiego ćwiczenia, które trochę pobudzi nas skojarzeniowo. Będzie to rodzajem rozgrzewki do ćwiczenia finałowego, w ramach którego zaprojektujemy pewną ideę, rzeźbę, właśnie z taką pamięcią tych procesów, jaką przeszła sztuka na przestrzeni dziejów, niekoniecznie przywiązując się do materialnej formy, niekoniecznie przywiązując się do konceptualnej formy. Zdając też sobie sprawę z tego, w jakim punkcie, w jakim momencie jesteśmy. A teraz krótkie ćwiczenie. Ćwiczenie skojarzenia. Potraktujemy to jako taką rozgrzewkę. Wychodzimy od szklanki. I pierwsze skojarzenie do szklanki, kolejne skojarzenie, kolejne. Idziemy przez 8 skojarzeń i kończymy na jakimś skojarzeniu. Dajmy na to, wychodząc od szklanki. Woda, morze, lato, wakacje, odpoczynek, joga, lotos, kwiat, pyłek, pszczoła, miód, pupuś puchatych. Tak, od szklanki, od skojarzenia jakimś szklanka, doszliśmy do pupusia puchatka. I w tym prostym ćwiczeniu chciałabym, żebyście teraz wzięli długopisy ludzki, proszę.
który się kocha. I teraz mamy dom. Teraz mamy dom. Ja mam dom, dom, dom. Dom kojarzy mi się. To z kolei kojarzy mi się. Córki, ale przeszłam przez konstytucję patriotyzm i prawa kobiet. Absolutnie. Ja wróciłem do domu. Z wakacji i słońca. Ja doszłam do chleby. Wakacje, ale przez antropocen. Ja zwróciłem chleby. Bezdomność. Super. To jest...
Dumą, dlaczego? Bo mi się z dumą wszystko. Rozgrzewający naszą wyobraźnię, taki trening w rodzaju szybkiej rundy. Nie trzeba do tego podchodzić jakoś ze specjalnym namysłem. Jeśli się skończą skojarzenia, to też... Czy komuś wyszło w ogóle jedno hasło z tej piramidy? Podzielcie się panie. Wolność. Z animacją społeczną nie jest najważniejsze co. To znaczy jest to
pytanie, które oczywiście sobie zadajemy bardzo często. Też jestem twórczynią wizualną, graficzką, dla mnie co, to też jest ważne. Ale przede wszystkim zadajemy sobie pytanie po co i dla kogo. I taki, postanowiłam sobie zrobić taki schemat, co, ale też po co, dla kogo i w jaki sposób, żeby poddać właśnie namysłowi taką rzeźbę w przestrzeni publicznej, czy pomnik, czy rzeźbę w przestrzeni publicznej. Właśnie dla kogo, żeby tego odbiorcę w jakiś sposób zdefiniować, ale zdefiniować go tak naprawdę podmiotowo. To znaczy nie mówić o nim zwykły przechodzień, nie mówić o nim niewyrobiony odbiorca, nie mówić o nim człowiek, który i tak dalej, tylko faktycznie go poznać. Po co? To jest też bardzo ważne pytanie, bo oczywiście walory estetyczne doskonale to w dyskusji przecież wyszło, to są bardzo ważne walory, to jesteśmy przywykliśmy do tego, żeby myśleć wizualnie i żeby dawać dobre przykłady wizualne, ale można po prostu szukać też głębszych sensów i to pytanie po co zadawać sobie nie tylko na etapie wymyślania koncepcji, ale w ogóle na każdym etapie pracy, czy na każdym etapie budowy danej instalacji, czy obiektu w przestrzeni publicznej. W środowisku, z którego ja się wywodzę, etap ewaluacji i takiego pytania po co, to jest w zasadzie etap, który towarzyszy namysłowi realizacji, na kilku etapach tej realizacji i długiemu procesowi po realizacji, kiedy my badamy po prostu reakcje odbiorców i badamy reakcje ludzi, którzy w jakiś sposób zostali włączeni w proces, czy na etapie projektowania, czy na etapie już, nie wiem, późniejszej realizacji itd., itd. Więc teraz będziemy mieć taką chwilę do tego, żeby się namyśleć. Będziemy pracować w grupach. Czy wy indywidualiści przywykliście do pracy w grupie? Będę chciała was do tego nakłonić, do tego, żebyśmy teraz te 15 minut czy 10 minut popracowali w grupie, a potem efekty naszej pracy opowiedzieli na forum. Praca w grupie 4-5-osobowej, gdzie mając właśnie za sobą cały ten proces ewolucji sztuce, gdzie powiedzieliśmy już sobie, że liczy się obok materii, przestrzeń, ale także czas, proces, koncepcja, kontekst, ale też w ogóle to, w jakim momencie dziejowym jesteśmy, kim jest artysta i kim jest odbiorca dzieła sztuki, że ten takie myślenie o odbiorcy jako o biernym odbiorcy, czy ono jest współczesnym myśleniem, nie? Też sobie zadajemy to pytanie. Więc chciałabym, żebyście podeszli teraz w takim ćwiczeniu grupowym, na poważnie, do zmierzenia się z koncepcją jakiegoś pomnika, być może pomnika z tych wylosowanych, jeśli będziecie w grupie 3 czy 4 osobowej, możecie wspólnie wymyśleć, jaki to będzie rodzaj instalacji, rzeźby, pomnika. Może to być któraś z tych wylosowanych pomników, może to być coś zupełnie innego, ale żebyście uzupełnili ten schemat i żebyście potem, w tym jak będziemy o tym opowiadać, no, mieli przemyślane, po co to robicie, dla kogo to robicie, no i oczywiście w jaki sposób i co to będzie. Taki bardzo prosty mi przychodzi do głowy, może przepraszam, ale tak ze szkoły mi się on kojarzy w ten sposób, na odliczanie do czterech i wtedy po prostu jedynki są jedną grupą, dwójki są drugą grupą, trójki trzecią, a czwórki czwartą grupą, możemy tak się umówić, czy jakoś bardziej naturalnie chcecie się podzielić. Na przykład tu jedna grupa, tu druga, tu trzecia, tu czwarta. Chcecie tak? Nie, nie możemy być razem. Dlaczego? Może jesteśmy zbyt tendencyjni. No i a co? Są grupy tendencyjne i to może też skłoni do takiego przemieszania się, do wymiany myśli, nie tylko w swoim środowisku, ale także w środowisku osób, z którymi może jeszcze do tej pory nie mieliśmy okazji porozmawiać. Odliczamy. Jeden, dwa, trzy,
Thank you.
marnuje, że poślizgnąć się mówi, że szpadą. Tak, na bogato, a to ma lecz. A niektóre krzywy lubią. Będzie jeszcze dwie minuty. Mamy kłopot, jeśli chodzi o technologię. Coś zobaczyć, jak to się zobaczyć, widzą, przeżyć.
poczuć. Kolejny jeszcze pomysł, co z tym pomieszczeniem mogłoby się dziać. Dekonstrukcję i postanowiliśmy zamanifestować poprzez
tutaj piękną wizualizację. Może nie do końca jest ona widoczna, ale ja już opowiadam. Otóż nad lasem, lasem nieuchanym, bo w takim najlepiej rosną grzyby, wznosi się wielka konstrukcja. Ja będę próbował. Wizualizacja, poprosimy. Wielka konstrukcja grzyba. Ponad lasem. Grzyb, który ma przypominać trochę dłoń wyciągniętą ku niebu. Chronić. Stwierdziliśmy, że pod takim wielkim grzybem leśne zwierzęta będą się chroniły w czasie deszczu. Grzybiarze i tak zwane baby na jagodach również znajdą tam trochę cienia, gdyby na przykład kornik drukarz drzewa zniszczył i te one tego cienia nie mogły wydawać. To pomnik zostawię. Na trzonie znajduje się pierścień ruchomy, który będzie też spełniał rolę windy. Tutaj mamy też rozwiązania konstrukcyjne, palowanie podobno. W każdym razie solidna konstrukcja. Co do technologii trochę się spieraliśmy. Po co? Tutaj tych odpowiedzi mamy wiele. Pierwsza, która nam się nasunęła, to pogrzyba. Ale również u pamięci grzybiarzy, tych szczęśliwych, tych mniej, ale oczywiście również dla kasy, to się też już tutaj przewinęło, ten aspekt, który jest kluczowy, ale nie ukrywajmy, dla splendoru i sławy. Dla kogo? Pierwszy pomysł i pierwsza ścieżka to była dla mykologów, ale po namyśle i po dzisiejszych naszych dyskusjach doszliśmy do wniosku, że jest to, proszę Państwa, pomnik dla hajnówki. I to wszystko, od tego zaczęliśmy, pomnik krzywobrania. No i to są nasze takie przemyślenia. Chyba nie chcemy pomników, przepraszam. Naszą koncepcję. Chcę opowiadać. Wielogłos. No my postanowiliśmy wybrać pomnik psa i się przyjrzeć i rozpracować takiemu zadaniu postawionemu być może przez instytucję, jakiegoś właśnie inwestora, zleceniodawcę. I w dyskusji, która różnymi torami się toczyła oczywiście, doszliśmy do wniosku, że taki temat, który może mieć potencjał krytyczny i rozmowy zawiodły nas, to odbiorcy, które mogą być dzieci, to się wydaje naturalne, ale później to pole nam się poszerzyło na przykład o wszystkie osoby, które nie miały nigdy własnego zwierzęcia. I teraz zrezygnowaliśmy, albo zabrakło nam czasu z dyskusji o formie i poszliśmy w kierunku tego, co już było znane. Po prostu dać miejsce dla tej idei w postaci Centrum Zdrowia Psychicznego. No to teraz. Jesteście super wdzięcznymi odbiorcami, odbiorczyniami. Dziękuję, bo mogliście mi przejść przez ten proces. Dość to było dla mnie naprawdę niełatwe zadanie. Pierwszy raz pracowałam z taką grupą, bardzo wdzięczną i naprawdę wielkie brawa dla Was. Bardzo Wam dziękuję za udział. I